lat, odkąd filmuję, nurtuje mnie myśl, jak to jest być dzikim zwierzęciem. Jak to jest być wilkiem, krukiem, żubrem, bobrem albo mrówką? Przekroczyć granice odczuwania ludzi i zwierząt. Odnaleźć w sobie tę najczystszą zdolność widzenia, słyszenia i czucia. Nie bać się dzikości lasu, poczuć się jego częścią, poczuć dzikość, której nic nie poskromi. To pragnienie chcę spełnić tutaj, w puszczy, gdzie znalazłem 10 bohaterów, którzy w stworzonej przeze mnie opowieści zagrali swoje role tak, jak mogło im się to zdarzyć w ich prawdziwym życiu. Każdy z nich mógł urodzić się gdzieś w Europie, a jednak ich przeznaczeniem było przyjść na świat w samym środku Starego Kontynentu, gdzieś pod koniec XX stulecia, na wschodnich rubieżach Polski i zachodnich kresach Białorusi, w Puszczy Białowieskiej, jedynej pozostałości prawdziwie pierwotnych lasów, które przed wiekami porastały niziny Europy, w miejscu, gdzie natura trwa nieprzerwanie od kilku tysięcy lat. Zdawałoby się, że dla tych 10 to prawdziwy raj na ziemi. W mojej głowie zaświtała myśl, jakby to było wspaniale, gdybym mógł podpatrywać życie tylko jednej, jedynej mrówki, jedynej spośród kilkuset tysięcy. Spróbował poczuć się jak ona. Na świecie żyje 12 tysięcy gatunków mrówek. W Polsce nieco ponad 100, a w Puszczy Białowieskiej niecałe 50. Najwięcej jest tu gniazd i kolonii mrówki ćmawej. Takiego wielkiego mrowiska nie widziałem nigdy dotąd. Pewnie z milion mrówek tu mieszka, a kilkaset tysięcy na pewno. To jest właśnie kopiec mrówki ćmawej. Szukam takiej, która się wyróżnia i należy do kasty największych robotnic. Takiej, którą mógłbym obserwować i nie mylić z pozostałymi. Pomaga mi cała ekipa sagi. Poszukujemy, ale bez sukcesu, bo tych odrobinę innych od pozostałych są tysiące. Halo, szukam aktorki. To jest casting. Zdecydowałem, to ona. Jak ją rozpoznać w przyszłości? Trzeba tę jedną wybraną zaznaczyć. Myślę, że maleńka obrączka to najprostszy sposób. Lekka, plastikowa, nie do przegryzienia, nie do zgubienia i chyba nie przeszkadzająca w normalnym mrówczym funkcjonowaniu. No i widoczna jest w świetle podczerwonym. Nie mam złudzeń, że śledzenie tylko jednej zaznaczonej będzie szukaniem igły w stogu siana. Od razu postanawiam, że będzie miała dublerki. Obrączkuję równo 10. Którąś w końcu na pewno znajdę w mrowisku. Słyszałem, że i naukowcom nie były obce różne próby oznaczania mrówek. Nie mogę się doczekać, kiedy zajrzę do środka mrowiska. Wykorzystam endoskop i niewielką sondę, by przeniknąć głębiej. Panują tam przysłowiowe egipskie ciemności, więc muszę użyć światła podczerwonego, żeby cokolwiek podejrzeć. Wiem, że światło podczerwone nie zakłóca życia mrówek. Nie przypuszczałem, że wewnątrz mrowiska tak nadzwyczajnie tętni życie. Kto tu rządzi? Przecież wiem, że wśród mrówek nie ma żadnego przywódcy. Nie ma tu jednej królowej znoszącej jajka. To społeczność wielomateczna. Co najmniej kilka tysięcy dużych samic i każda codziennie znosi co najmniej 100 jajek. A jednak wszystkie mrówki wydają się być podporządkowane jakiejś nadrzędnej sile, nakazom, rygorom, czemuś,
co je zespala. Wreszcie widzę je w skali makro i nie rozumiem, jak mogłem to zrobić. Przecież one wyglądają jak uwięzione w średniowiecznych dybach. Wcale nie mają swobody. Obrączki przeszkadzają im i to bardzo. Tak dalej być nie może. Tylko jak u diabła odłowić te wszystkie 10? Odnalazłem 8. Muszę to sobie powiedzieć. Przegrałem z mrówkami. Nie mam szans ciągłego śledzenia jednej czy nawet kilku. Na papierze, w scenariuszu, wydawało się to takie proste. Wpadłem na kolejny, fenomenalny pomysł. Zaznaczam następne robotnice szybko schnącą farbą. Takie kropki nie powinny im przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu, bo i jak niewinna, nieagresywna i nic prawie nie ważąca plamka miałaby zakłócić ich życie w mrowisku. Wokół mrowiska kłębi się w obłędzie pracy. Ścieżki pełne oddanych gniazdu robotnic, aktywnych w dzień i w nocy, gotowych do poświęceń dla dobra kolonii. Ile setek tysięcy może być tak naprawdę w tym ogromnym kopcu, wysokim na ponad 1,5 metra i ponad 4 szerokim? Społeczeństwo doskonałe. Masy jajek, masy larw i poczwarek, tłum samic składających jaja i robotnic pielęgnujących potomstwo. Nie mogę sobie wyobrazić, jak to jest być jedną mrówką w tej wielkiej ciżbie. A może raczej, jak to jest być kastą największych robotnic, taką wielką, zbiorową mrówką. To znaczy być armią, która ma siłę tworzenia, niszczenia i rozwoju. Siłę życia. Chwilami mam wrażenie, jakby to był jakiś koszmarny obóz obłędnej, przymusowej pracy. Jednostka, indywidualność jest tu niczym. Liczy się kolektyw, liczy się tłum. Jedna wielka maszyna do produkcji mrówek. To jest trofolaksja, czyli karmienie metodą z ust do ust, można by powiedzieć. Nie mogę się napatrzeć. Mrówka z pełnym żołądkiem przekazuje głodnej siostrze płynny pokarm, a ta za chwilę odda jego część kolejnej i tak dalej. Ktoś powiedział, że taka karmiąca jest pełna ekstazy i zapewne odczuwa więcej uniesienia niż ta, co spija jej wydzieliny. Wciąż dręczy mnie myśl, że nie wygram z mrówkami. To wygląda równie nienaturalnie jak obrączki. Farba jednak im przeszkadza. Paranoja, na nic to całe oznaczanie. Przyszło mi do głowy, czemu uczepiłem się, by śledzić wyłącznie tę jedną zaznaczoną mrówkę. Przecież każda z tych niezaznaczonych mogłaby grać jej rolę. Już wiem. Potrzebna mi mrówka idealna, super mrówka, która będzie robiła to, co chciałbym zobaczyć. Taka wymyślona. Oto ona. Nie, nie ta, która rozerwała kokon i pomaga wykluć się młodej, ale ta młoda właśnie. Nowa siła robocza przychodzi na świat. Kolejna z setek tysięcy. I na powitanie zostaje nakarmiona obficie.
Minął październik, minął listopad. Ostatnie jajka samice zniosły późnym latem. Nim nadeszły pierwsze chłody, ze wszystkich poczwarek wylęgły się nowe robotnice. Obserwowaliśmy jesienią, jak w naszym wielkim mrowisku zwolna ustawało życie. Moja mrówka, razem z siostrami i samicami, z dnia na dzień była coraz mniej aktywna. Tymczasem mrówczy kopiec wykorzystuje kuna leśna do zaznaczania odchodami. Jak wiele innych drapieżników, kuna zostawia ślady zapachowe w ważniejszych punktach swojego rewiru, takich, skąd zapach dobrze się rozchodzi. Do wiadomości innych kun i każdego innego. Zbite w kłęby trwają pod mrowiskiem 1,5 metra pod powierzchnią ziemi, w komorach i korytarzach wygrzebanych w wilgotnym piasku. Sztywne, odrętwiałe, jak nie z tego świata.